Jest 1 czerwca, Dzień Dziecka, a myśmy się wybrali na zbiornik retencyjny w Skrzeszowie. Jedna z niewielkich atrakcji na tym Łespadole. Trochę ludzi jest już stąd, widzę. Ale ogólnie coś tam zawsze jest do zobaczenia. Trochę śmierdzi zgnilizną. Ale co poradzić? Kontenery stoją jak stały. Oznaczenia o niepływaniu i wszystko tak dalej. Tak dalej, dalej jest. Ta budka, nie wiem co to jest, ale pewnie jakaś stacja pogodowa. No i mamy coś takiego. Raczej nie będzie widać. Tu jest charakterystyczny amulet postawiony na sztorca. Na stojąco. Poczekamy, aż ludzie przejdą. No i jesteśmy. Wody jest nie za wiele, ale smród jest nieziemski. Zazwyczaj się przelewała przez to woda. Przez ten przelew. O ile dobrze pamiętam. Możemy sobie zobaczyć głębokość wody. Co ile to idzie co metr. ,72 prawdopodobnie. To jest kolejna podziałka. Księżyc nie dogonił miesiąca, brakło mu jeden albo dwa dni. Jest cel naszej podróży, czyli grób jedyneczki. Nie wiem czy pamiętacie, była taka niebieska w telewizji, nie uśpiewało się jedyneczka, jedyneczka, coś tam błysk słoneczka na zmarnowany dzień. Jest wszystko gites. Spoczywaj w pokoju, jedyneczko. Jeszcze tego nie nagrywałem. Siedlisko komarów. One się tam kocą. Musimy stąd spadać, bo nas komary zjedzą. Stamtąd się ogólnie przychodzi. Z tej góry.